Witamy. Dzisiaj mamy 7 maja, sobota. Wybraliśmy się w trzyosobowym składzie na nasze już ulubione łowisko Fiszka. Tam już nasz Timowicz rozbity pod namiotem. Patryk. TCG. Godzina jest, która? 14. Rozbijemy się. I o 16 się widzimy przy rybie. No, zestawy wam pokażemy, wszystko i... Pierwszy zestaw do nęcenia, konopia. Konopi, tak myślę, 5 tych. Do tego biomarina wiebie całego, Peter, nie? Czy tego sida też dać? Ej. Blenda. Zobacz to jeszcze. To możesz trochę dać. Albo wsypuj tego biomarina też tu, jak możesz wsyp. No już, bo zauważyłem, że na tym jest. Na internecie. Blenda. Tak? Trochę tak, bo żeby tam właśnie to sobie przejdzie wszystko. Jeszcze tego biomarina. Oj. Karpie najbardziej konopie lubię, nie? To je pobudzi w chuj do żarcia. To jeszcze w tym, w tych zmiksach w biomarinie by jest konopia, nie? I w sidzie. W sidzie, nie? Przepiękny. No. Tego skurwia też w tych zmiksach. Ale jest pływa petarda. Dolewamy delikatnie? Tym, co mówisz? Czy nie? Czy kulki lepiej tym zalejemy albo coś, no? Masz coś słodkie może albo coś delikatnie na przełamanie? Kurwa, gdzie jest ta kukurydza? Znaczy słodkie chcesz? A jak nie, to daj tego Monster Kraba u mnie z tego. O, to daj, no, to daj, tak. Nie słodkie, chodź. Dobrze, to starczy. To jest kurwa. Morwa sowiecki. Kawior. Dobrze, kawior. Ja się trzeba pewnie to zrobić, nie? Wszystko delikatnie mieszać. Ja pierdolę. Jak do tego nie przyjdą, to ty kurwa... Jak... O, ale to kurwa zajebiście, patrzcie. No to godzina 16, wędki już wyrzuciliśmy, tutaj dwie. Tam mamy 6, bo Patryk dzisiaj z nami, on na dwie łowimy, z Piotrkiem po 3 sobie wzięliśmy. No i ciepełka jest naprawdę, spławy w okolicach Patryka zestawów. Głównie się nastawiamy, żeby on złowił rybkę, bo to taki początkujący nasz Timowicz. Z życiówką 4 kilo, taka życiówka. Wigilijna prawie i mamy nadzieję, że uda nam się pomóc mu to pobić. Podnęciliśmy, wędki mamy praktycznie w rzędzie. No nie wiem, jak to tam choinki tutaj brzegu, czy jak to jest w prawo, jedna koło drugiej praktycznie co 4-5 metrów. No, brzegi obłowiliśmy. O, beka mi się. Jak coś się będzie działo, to się będziemy widzieć. Namiot jeszcze będziemy zaraz rozbijać. Tutaj widzę, że ognisko ktoś ładne robił. My raczej nie mamy w planach robić ogniska. Wiemy, że to ryby płoszy. Piotrek tam już się za grilla bierze. Ja się zaraz będę brał za hefajstosa w aucie i lecimy. Au. Jest przed wieczorem, godzina, którą mamy? W pół szóstej gdzieś, nie? Piękna rola u Piotrka. Bawiło się tam coś, bawiło na tych dwóch wędkach, nie? On na tą płyciznę. Co on tam robi? On na tą płyciznę poszedł chuj w te krzaki.
Patryk, chyba wędki będziesz musiał zwinąć. Patryk, to Piotrek, te twoje zwin, moje też pozwijam. Trzymaj, Patryk. Trzeba je pozwijać, co mówisz, Patryk? Albo jest tam, na spokojnie. To na spokojnie, Patryk kameruje. Jak ci zgaśnie ekran, to nic, bo on tam zgaśnie normalnie, nie? No, spokojnie. Delikatnie palcem się przytupnij. Czy... Prawie, o tym nie myślisz. Piękna rola, nie? Chciał się rozpędzi? No. Chodź. Ale tylko jedno, nie? To musi być. Ale wyszły, dostały żarcie, a przyszły, nie? Konia, nie kurwa po 2 kilo, kurwa bąble jakieś, kurwa. To ma kurwa dychę na pewno. Oby. Nie oby, tylko lampas piękny 15 kilo. Będzie kurwa rozpoczęcie za szatki. Płynie teraz do nas, nie? A nie będziemy po prostu nie da zarzut. Tu jeszcze stary krab przysuszony chyba w tym. Bąbel powiedz, że jest. A jak nie jest, jak kurwa jest? A! Mamy go. Tak się łowi. Dobra dycha, do 13 kilo 12. Jest dobra dycha. TCG. Chłopaki, połyska, przygotować wszystko, wędkowcy i ja tego będę trzymał. Dycha jest, dycha jest. Mamy kurwa. Rozpoczęcie piękne. Ale kurwa gruba była z tym przebiegnięciem, nie? No. Ja pierdolę. A jedna szansa, nie? Jak? Jakby ty się pierdolił i tam, no, to... No już tu był, on jest tylu, tu trzymał się patą powietrza nadziewany, nie? Przedemki. Zażymy go za worek, nie, Peter? Albo kupimy kilo, on ma kilo 200, nie będziemy. Ej, ale co, po telefon? Ej, na kamerę gdzie masz, nagraj to. Tam jest, widać. Nagrywa się? Uważaj, bo tu Patrykowi pozalewaliśmy wszystko. No, uważaj, Patryk, powoli tak dużo, bo nie leje. No, po małych porcjach, nowe. Po małych porcjach cały czas. Prawie 12 kilo, nie? 11800. Ta kołyska pierwszego karpia widzi. I zobra kił luja, zobra. Pięknie tu stał prasie, kurwa. Wszedł w te krzaki, musiałem go potem chwilę, wiesz. I z drugą stronę. Na las dziko. A dziko? A więc co? Ej, tu kamerka. Patryk, nagrasz trochę? Tak, nie. Ja go ten zaraz go zleję, bo mamy bez pieniędzy. Ja włączona cały czas? No, cały czas jest. A więc co? Dwie, trzy godzinki po grillku. Po pierwszym drineczku, po podnęceniu, piękny, ciemny,
ponad 11 kilo. Łysy. Golas. Prawie 12, nie ponad 11. Dobra. Dawaj go brochol we wreki. Pyszczek, kurwa, nie mamy tu dezynfekcji. No, wstał już. Wstał, dobrze. No i nagram, bo tego nie, już go nie polewamy, go tu wypuścimy. Kamerka Carlota. Luki. Osiem minut, wszystko z jednego ujęcia. Po takie my przyjechali. Przerzucić trzeba. Pięknie, płyn. Czy jeszcze dzioba ma? No? Za mało odpię... O, teraz poszedł. Płynie. Ale zrobił rolę, wiedziałem od razu, że dycha po sparze płynie. O, ale ruszył piton. Pięknie. Ja ci powiem, czy do siebie, czy w lewo, czy w prawo, patrzę na ciebie. Kawałek dalej, albo minimalnie dalej i w lewo. Tak, minimalnie do przodu i w lewo, na szesnastkę patrząc, nie? O, o, jeszcze kawałek dalej, jak żadę jedną strzeli. Siemaneczko, a więc co? Au. Team Kargostyń z tej strony. Witamy się po raz kolejny na tym pięknym zachodzie nad stawem Fiszka. A więc co, dzisiaj w dwuosobowym składzie ja i Kacper. Szybka nocka, szybki spontan. Godzina 20, rozbicie. Godzina 20, szybkie rozbicie, także nie będę zabierał sobie czasu, bo się ciemno zrobi, a nie jesteśmy dzisiaj jako mocno uzbrojeni w światła, nic, także naprawdę to był mocny spontan. Więc nie przedłużając, zobaczymy się przy zestawach i przy wyrzutach. Co my teraz? Paszę szykujemy. Ogarnę. Paszę już mamy uszykowaną. Niech trochę przejdzie. Taka glajda ze skruszonych, skraszowanych kulek. Delikatnie półeczki i całe. Wszystko aminobombem, CLS-em zalane. A tutaj szukam sipeczki do nęcenia. Gdzieś tu tą niebieską miałem. Łek. Dobra. Tam dochodzi się manku. Przyjęcie, ale dobra. No, więc tym razem. To jest żar, nie? Mhm. Jest żar, nie? Tym razem cornflakes, stigmiksy, zmielone, skraszowane kulki, wszystko zalane CLS-ami, aminobombem, syropem. Pierwszy zestaw u szefa i takie coś. No i pierwszy zestawik. Ryba posałka jest zatarta. Niezmiennie, krab. Drugi. Zaraz przedstawimy. Drugi mam dziewarin, popek. No, drugi będzie biomarin. O! Tak, tak. Te fałeczki, że zobaczymy, czy te rybki są tu. I drugi został. Ale powiem wam, że mam bluzę do ubraną. Widać tutaj sobie biomarin. Drugi został jest biomarin, te fałeczka, ciężaryk. I gdzie to było? Aminobomba, nie? Tam była wtedy, nie brachol? No. A to nie wiedziałem ci się chyba, nie? Nie, nie. To jest nieszczynny, nie? Co tam robi za mnie? Bo ja na to, że jest tam, że to jest nie. Jakby się
wygląda jak to, nie? Ale one tu wścieklizny dostaną, nie? Jak wizji chuj co podchodzi. No podchodzi tu pod brzegi chuj, nie? No ostatnio to się nagrywa, przepraszam, bo nie mam, ale tak jest, mam rodzinę. Jeszcze ja bym muszę jedno w lewo delikatnie zasada, albo w sumie nie. Dobrze, nie, to poszła, tak. Wiedziały, że to jest dobre. A tu dobrze świecę, w miarę to widać. Pokojem, brachol. Czekaj, nie wiem, czy kamerą będę tak kręcił. W sumie całego holu nie będziemy, nie? No myślę, że już mamy branie, to okej. Okay. Zobaczymy się przy... Ile było od wyrzutu? Kurwa. 15. 40. Nie, 40 nie. Bo to była nie, ta nie była poprawiona, przepraszam. No. Tamta była. Dobra, widzimy się, bo już jest blisko. Au. Godzina, już wam mówię. Czekajcie, aby przetrę kamerkę, bo... Mamy godzinę 21.30. Uhu! A to ładny grubas. On ma, brachol, dobrą dyszkę. Ale ma pysk olbrzymi. Ale się wpił. Nie, bez szans, bez, nie? Jakikolwiek. Bez jakichkolwiek szans. Dajcie go troszkę. Mówi, troszkę go zmoczę. Podnieść go, aby... Słodka prezentacja i zaraz go zważymy, nie? Pierw go zaprezentuj, Teter. Czekaj. No. Czekaj, gdzie jest moja bytowa wiaderko? Tylko polałem już troszkę dopiero. No, tak zawsze różnie. No. Musimy go, aby zaraz tam odkazić, bo delikatnie od kormorana chyba ma szczał. A więc co, panowie? Którą mam godzinę, Kacprze? 21.30. 21.30. No ile, pół godziny, Max? Około 20 przyjechaliśmy. 40 minut. No takie maksymalnie 40 minut. I zaczynamy taką, powiem, piweczką węgierską, nie? Jak to tam? Taką piweczką węgierską. Czekaj, ja bo to się włączyłem. Sekundkę, mam kamerkę, przepraszam. Ale się nastroszył, nie? No kochają te nasze kulki. Zresztą widać tutaj po brzuchu. Jest naprawdę... Czuć solidny. No to Piotrek, zważymy go, aby. Jasne. Wolę worek tu delikatnie zamknij. Zajrzymy, żeby się nie... Ej, Peter, ale tak myślę teraz, jest waga. To jest wszystko. Podaj się podać, nie? Dobrze. A więc co? Zatem go tam. Waga pierwszego. Dobra, dziewiątka węgier. Ale mówiliśmy. 10, 300, 10,5 z workiem. Pięknie. Pięknie. Au, au. Graty, Peter. Idziemy do wody z mamą. Sprzykaliśmy mu pyszczek? Oj, przepraszam. No. Tutaj jest, nie patrzcie, bo tutaj żarcia nam trochę było. To nie jest piasek ani nic, nie, bo kołysko mamy czyściutkę. Aż konopie mu na brzuchu, no bo... O, tu. No, miał od kormorana strzał. Ale widać, że lubi pojeść. Lubi pojeść, kolega. No. To mamy dwie wędki do przerzucenia. Moją i Piotrka. Dokładnie, ale... Jeszcze trzeba, kurde, ten kabel znaleźć od ładowarki. Kabel od ładowarki, myślę, Peter, że... Pewnie. Przepraszam, że tu tak... I co? Nieraz tak może być. Pierwszy z naszych... 9 kilo zaczynamy. Znacznej. Jak to mówią, niektórzy marzą o takim sezonie, albo na, sezonie. Sezonie. No ogólnie, ale piłka. Niektórzy marzą o takim, a do nas to jest początek dnia, nie Peter. Co
coś mamy, widzowie, Kacper. Branie, piękny odjazd. Coś potężniejszego się dzieje. Tu już się powinniśmy spać, nie? Tak. Albo szczury, albo płoda, albo szczury. Na razie to pierwsze. Będziemy się widzieć, widzowie? Bo będzie tu pewnie trochę ten, a muszę się skupić. Au. A więc co przed przedstawieniem? Dobra, kolo. Ej, przyniesiesz mi telefon? Widzimy się przy rybie. Mamy konia, ale on ma mordę. Przepraszam was, ale on jest, jest niesamowicie olbrzymia patela. Ależ jest koń. Waga. Pioma. Waga. Takie waga. Wyciągamy go z tego, pater. Widzimy się za chwilę. Czekaj. Na to flingu. Czekaj, czekaj. Czekaj, on jest zmęczony, chcę odpocząć. Czekaj. Dobrze, Piotr, się ma jak go pewnie ty. Nie będzie miał 20. He? Olej ładny ten. To jest zacięcie. On będzie miał z 17, mi się wydaje, brał. Teraz sprawdzę. Ale mamy konia. Po to przyjechaliśmy. Masz tam kamerkę, nagrał. Jest! 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 Kurwa, jest! Jest! Kurwa! Jest! O, piękny wschód Fiszki. Jesteśmy... Ja już przygotowany, krótkie spodenki, laczusie, dolania głowy. Idę po smoka, nie? Idziemy. Co? Zaczynamy. Ceremonia. Wędki pozwijane, nawet mnie nie wyrzucali już. Pięknie to wygląda, ten wschód tam. Pięknie pomarańczowy na tej kamerze. Nie mogę, ja nie mogłem go podnieść. No. Co? Nie wiem, wody do świata. Co? Idę, nie? Krowa, nie? Jak to klama mówił, jak to jest? O, o, kamerkę pomoczył mocno. U, on jest, mówiłem Piotrek, on dostał sza. Uważaj, bo pod furkę. Do wody go chyba jeszcze. Pomalutku stań może z nim chwilę. Czekaj, bo kamerkę powróciłem przed tym. No, będzie mocno. Pokażę wam tutaj kulkę. Biomarine. Dokładnie to wam w sumie pokażę, tu zestaw jeszcze. Tę kuleczkę trochę przesunął, ona była bliżej. Zobaczcie, co zrobię. Idziemy. Dobra, co? Patrzę, pokazuję kulkę. Jeszcze ważymy, miał 20, ponad 21, oj przepraszam, kuleczka, czekaj, wezmę ją. I co, oficjalnie? Oficjalnie, zobaczymy. Oficjalne ważenie bestii. Oj, włączyło się czy nie? Kamerkę ustawiam tu. Chcesz jeszcze zdjęcie telefonem? To robisz zdjęcia telefonem, nie? Magi? Kozny malutki, to nie jakim drogą. Kurwa, czekaj, co tu jest włączone? Portret. A, to jest blisko, w chuj. O kurwa. A potem zrób na normalne tam, jak idzie jeszcze umiesz.
Tak co normalnie w swoim zrobię. No dobrze. Pięknie. Biomarin 14, Roni Rig. A kurwa! Przepraszam, ale jest ogień. Muszę trochę. Dobra, odpocznij co? Teraz wezmę mój, jeszcze dwa zdjęcia i lejemy. Ze swoim zrobię dwa zdjęcia. Spokojnie. Wiem, że jest ciężki. Ale na to kurwa tyle lat jeździmy. Dobra, mam dwie fotki czy. A teraz najlepsze, nie? A więc co? Przyjdzie czas, los odwróci jedną z kart, zabije wiatr, mocny wiatr i osłoni każdą z wad ukrytych wad. A ja mogłeś sobie w sumie jeszcze tylko te pierdolne ludzi. Niech to odpoczywa. Przyjdzie jeszcze na ścipka i na gniewka, nie? Czekaj, tu mam orkę. Przepraszam, ale to lepiej się trochę. Zaraz Peter tam ogrzewanie włączy na mycie. Ale jest pięknie. Niejemski. Piękna dola. Co byku? Klofta. Dziękujemy. Dziękujemy. Dzięki. Jesteś kurwa wielki. Telepy się trochę, ale przepraszam, prosimy. Jeszcze raz. Jeszcze nie. Ciebie się usta. Jakie. Ach. Pożegnał nas. Pożegnał nas. Cześć. Haha, mokry jak szczury. Grubo. Patrzcie tu jak cieknie. To idę się przebrać. Au. Jest kurwa 20. A więc co? Moi. A więc co kochani? Kończymy naszą zasiadkę powoli, naszą nockę. Nocka. Piękna nocka, udana nocka. Trzy karpie, w tym nowe PB Kacpra 20-300. Piękny ścibor, piękny łysy golec. Naprawdę dał popalić nam. Dzięki niemu nie przespaliśmy większość nocy. Jesteśmy zmęczeni, już większość mamy tutaj spakowane, autko mamy popakowane, teraz aby wędki spakujemy. Gratulacje dostaliśmy, ale flaszkę zostawiliśmy wam dalej, także macie dalej o co walczyć na fiszce. Flaszkę macie, a więc co? Kacper, ja tam widzę, że masz luźną wędkę na Shimano, żyłkę, czy mi się tak wydaje? Nie, zdaje mi się przez trzcinę. No. A więc co, myślę, że naprawdę to była jedna z najlepszych zasiadek tego roku. Udało się naprawdę wyholować nie 15 plus, a 20 plus. Co już nas cieszy. Zapracowaliśmy nad nią od początku roku, pracowaliśmy. Od lutego pracowaliśmy. Od stycznia nawet, można powiedzieć. I w maju wynagrodziło nam to łowisko. Pięknym karpiem, naprawdę pięknym. Dobrze, nie przedłużając, schną nam tu maty,
resztę i rzeczy. Dzisiaj jeszcze jest piątek 13. No. O, jeszcze piątek 13, ale... Piątek 13. To chyba widzicie po tytule. A więc... Co? Samo się nic nie złowiło, żegna się z wami Team Karp Gostyń. Au! Au! A więc co, żegnaliśmy się z wami? A tutaj piękna rola. Ale chodzi. Mi się podoba takie... Co mam ci powiedzieć? No? Jakie? Takie Chwileczkę złożę po zbierach. Mie, mie. Ale jak słyszałem ten kima po pięciu, to już wiedziałem, że od razu za chuj pojedę, nie? Za przeproszeniem. Jesteśmy już z powrotem. Spędzisz się? Akurat widziałem coś. Pięknie. Jak to mówią, najstarsi górole tego nie wiedzieli. A my wiedzieli. A my wiedzieli, że jeszcze ci kurwi. A my wiedzieli, że jeszcze będzie ten odjazd. Czuliśmy to. Na podrzeżach wiesz, gdzie on jest? Ej. Daleko w piździu. No więc co? My Kacper tu sobie holuje, mamy 20 minut pamięci. Zostawimy na prezentację, nie? No. A jak? A więc, au. Widzimy się. Przy karpiszonie. A więc co? Udało nam się pięknego węgra wyholować. Piękny łuski ma, nie? Mhm. Chorzemy go tam. To pijeczka jest. No, myślimy, że może mieć około 10. Z workiem. No. Czy tak mówiłem? Od razu, bo było czuć, było czuć. Więc szybka fotka, masz tu telefon? Kurczę, nie. Mam się. Czekaj, bo jest i wypuszczamy do domku. Banko, ciepły obiadek. Podsumowanie widzieliście. A tu w trakcie zwijania, no przeważnie już tak mamy, że w trakcie zwijania mamy jakieś brania i ekstra. A więc co? Jeszcze raz, do zobaczenia. Samo się nic nie złowiło. Team Karp Gostyń. Au! Cizna też. Ja ci powiem, czy do siebie, czy w lewo, czy w prawo patrząc na ciebie.